Znajdujemy się w Haszlachu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie Gminny Ośrodek Kultury organizuje imprezę, jaką jest Traktor Power, czyli zlot zabytkowych ciągników rolniczych. Jest z nami Kamil Szturc, mieszkaniec Haszlacha, który jest właścicielem zabytkowych ciągników i pasjonatem. Kamil, opowiedz nam, skąd wziął się pomysł na tę imprezę? Pomysł na tę imprezę wziął się z tego, w najbliższej okolicy nie ma zlotu ciągników, który by mógł pokazać właśnie, jak kiedyś pracowano na wsi. No i przede wszystkim pokazać to dzieciom, którzy takich traktorów nigdy jeszcze nie widzieli w swoim życiu. Twoja kolekcja jest dosyć ciekawa. Wiem, że między innymi znajduje się w niej ciągnik, którego są tylko 2 egzemplarze w Polsce. Może nam go pokażesz i coś o nim opowiesz? Jest to ciągnik produkcji amerykańskiej. 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności niecałych 4 litrów umożliwia ciągnięcie 3 skip. W Polsce są tylko 3 sztuki, w tym 2 sztuki, przepraszam, tylko z których tylko jedna jeździ właśnie po zlotach. Ten egzemplarz. Jest możliwość rozruchu za pomocą korby ręcznie albo za pomocą rozrusznika elektrycznego. Historyczne ciągniki rolnicze, zabytkowe. Jest to temat na pewno dosyć skomplikowany. Powiedz nam, ciężko jest zdobyć części, żeby odrestaurować coś takiego? To wszystko zależy od modelu ciągnika i marki. Polskie ciągniki są o tyle proste, że w Polsce jest dostęp do, no można powiedzieć, wielu części. Wiadomo też, że nie do wszystkich egzemplarzy. Na przykład do Ursula 325 jednak ciężko, trzeba dorabiać części. Z kolei do zagranicznych, no tu już się zaczynają schody, bo trzeba albo importować części, albo w większości dorabiać, jak w tym przypadku na przykład ciągnika za nami. Jak duże jest zainteresowanie tą imprezą? No jak słychać, chyba duże, bo Traktor Power wywołał rzeczywiście power wśród mieszkańców zarówno Haszlacha, jak i całego powiatu cieszyńskiego, a nawet całej południowej Polski, bo mamy 42 uczestników, którzy zjechali się aż spod Poznania. A opowiedz nam, co będzie w programie tej imprezy, bo zaplanowaliście dużo atrakcji. Zaplanowaliśmy dużo atrakcji. Oczywiście najważniejsze są traktory, bo bez nich nie odbyłaby się ta impreza. I przede wszystkim bez Państwa Szturców, którzy nam bardzo pomogli przy jej organizacji. A w programie oczywiście o 13 wystartuje korowód, można nazwać starych traktorów, który przejedzie przez miejscowość Haszlach. Następnie od 15 będzie Rączka gotował jakieś swoje przysmaki, nie chciał zdradzić co. O 19 spotkamy się z kabaretem z Konopi, a o 21 na scenie Czadomen da Czadu, jak to przy Traktor Powerze. A jutro w niedzielę też chcielibyśmy, żeby Państwo do nas przyszli, bo będzie jeszcze sporo traktorów, może mniej takich atrakcji, ale coś dla dzieci przygotujemy. Gminny Ośrodek Kultury w Haszlachu wydał również okolicznościowy kalendarz. Kalendarz jest bardzo specyficzny, ponieważ przedstawia 10 traktorów Państwa Szturców, którzy są, można powiedzieć, współorganizatorami naszej imprezy. A co najważniejsze, zaczyna się od dzisiaj, od 1 lipca, a kończy się 30 czerwca przyszłego roku, w dniu, kiedy będziemy mieli możliwość rozpocząć, mamy nadzieję, drugą edycję dobrze zapowiadającej się imprezy, jaką jest Traktor Power. Dla portalu OX.pl Joanna Świba.